wciąż puszczany. Polskie flagi powiewały na każdym domu. Londyński Times napisał: to umęczone europejskie miasto, które jako pierwsze poznało grozę niemieckich bombardowań i narodowo-socjalistycznych rządów, jest także jako pierwsze wyzwalane. Trzeciego sierpnia obywatelska armia Warszawy wydzierała teren nazistowskiej machinie wojennej już prawie od trzech dni, zaskakując Niemców. Doktor Jan Morjankowski był szpiegiem podziemia przebranym w niemiecki mundur. Rozmawiał z ówczesnym niemieckim dowódcą. Zapytałem go, co tak naprawdę się stało, a on na to: totalne zaskoczenie. Wiedzieliśmy, że coś planują, ale całkowicie nas zaskoczyli swoją siłą. Niemcy przepuścili silny kontratak, używając samolotów, czołgów i artylerii. Rozwścieczony Reichsführer Heinrich Himmler rozkazał, aby uczynić z Warszawy przykład dla całej Europy. Powiedział, że każdy mieszkaniec, mężczyzna, kobieta i dziecko powinien zostać zabity. Ludzi masakrowano z zimną krwią. SS wpadało po prostu do szpitali, wyrzucało wszystkich pacjentów na ulicę i zabijało ich z broni maszynowej. Bezbronni cywile byli pędzeni przed nazistowskimi czołgami jako żywe tarcze. Musieliśmy strzelać. Kiedy zaczynaliśmy strzelać do czołgów, oni wypędzali przed nie cywilów. To znaczyło, że w tej żywej tarczy mogła być twoja matka. Mogła tam iść twoja mama, siostra, brat, ktokolwiek. Klasztor znajdujący się na pierwszej linii frontu zaczął przyjmować ludzi uciekających przed niemieckimi masakrami. To były zakonnice, które nigdy nie wychodziły na zewnątrz. Złamały swoją regułę. Przyjęły tysiące uchodźców. Przyjechał tam niemiecki oficer, który powiedział: jeżeli nie ewakuujecie klasztoru do trzeciej po południu, poniesiecie konsekwencje. Wtedy przeorysza poszła do dowódcy pobliskiego odcinka i zapytała, co powinna zrobić. Jak będą się czuli wasi chłopcy, jeśli będziemy musieli wyjechać? Usłyszała, że żołnierze będą zaniepokojeni, widząc, że siostry wyjeżdżają. Więc przeorysza kazała zakonnicom i uciekinierom iść do kaplicy i modlić się. W pół godziny później nadleciał Stukas i zrzucił bombę. Wpadła przez dach i zabiła 1000 ludzi. Amerykanie powinni zdać sobie sprawę, że mówimy tu o tragedii, w ramach której przez 60 dni każdego dnia ginęła taka sama liczba cywilów, jaka zginęła w World Trade Center. Polacy mieli nadzieję, że będą musieli wytrwać tylko kilka dni, że ich sowieccy sojusznicy z drugiego brzegu Wisły przyjdą im na pomoc. Jednak działa Armii Czerwonej umilkły. Wcześniej tamta strona była taka aktywna, że czasami nie dało się rozmawiać, bo artyleria ostrzeliwała nad naszymi głowami niemieckie pozycje z tej strony rzeki. I nagle martwa cisza. Człowiek zadaje sobie pytanie: co się stało? Gdzie oni są? W tym momencie inicjatywę znowu przejęli Niemcy. Ich celem stało się przebicie przez centrum Warszawy do rzeki. Najgwałtowniejsze walki trwały na Starym Mieście. Średniowieczne uliczki, wąskie zaułki, to idealne kryjówki dla snajperów i bojowników podziemia. Ich zdobycie zajęło Niemcom miesiąc. Teren zajęło 600 kompanii podziemia. Każda liczyła od 50 do 100 żołnierzy. Każda miała bronić jednej uliczki lub budynku. Gdy brakowało im broni, walczyli kamieniami i cegłami. I przez cały czas funkcjonował niezwykły system podziemnego wsparcia.
piekarnie w sutenerach, fabryki granatów, nawet podziemna prasa. Szpitale zakładano w piwnicach i przenoszono z budynku do budynku, aby uciec przed niemieckimi bombami. I to jest twoja dzielnica. Wyobraź sobie, twoja dzielnica zamienia się w gruzy, a ty nadal nie chcesz się poddać. Patrzysz w niebo i myślisz, nadlatują Amerykanie, to Amerykanie. Bo przecież oni walczą o to samo. Lecz między aliantami trwała bitwa innego rodzaju. RAF dokonał kilku zrzutów z pomocą, ale utracono przy tym zbyt wiele samolotów. Stany Zjednoczone chciały wysłać ciężkie bombowce latające fortece, które latały na tyle wysoko, że były poza zasięgiem niemieckiej artylerii. Ale te samoloty musiałyby lądować na terenach kontrolowanych przez Sowietów, aby uzupełnić paliwo. W szeregu historycznych telegramów USA prosiły Stalina o zgodę na lądowanie. Stalin odmówił. Oni nie tylko patrzyli, jak naziści masakrują powstańców i całe mnóstwo ludności cywilnej, ale też przez wiele tygodni nie pozwalali Amerykanom i Brytyjczykom udzielać powstańcom pomocy. Stalin miał własne plany odnośnie powojennych losów Europy Środkowej. Nie uwzględniały one niezależnego polskiego rządu. Prawda jest taka, że Stalin nie życzył sobie, żeby Warszawa została wyzwolona przez Polaków. Wolał, żeby została zmiażdżona. Po sowieckiej odmowie między Churchillem, Rooseveltem i Stalinem zaczęły krążyć telegramy. 20 sierpnia Churchill i Roosevelt wysyłają wspólną notę, prosząc Stalina, by zgodził się na lądowanie samolotów. 22 sierpnia w swojej odpowiedzi Stalin potępia garstkę kryminalistów w Warszawie. 25 sierpnia Churchill prosi Roosevelta, by przyłączył się do kolejnej żarliwej prośby. Proponuje mu, żeby wysłać samoloty i zobaczyć, co się stanie. W tym momencie Roosevelt podejmuje brzemienną w skutki decyzję. 26 sierpnia Roosevelt do Churchilla. Patrząc z szerszej perspektywy na wojnę, nie uważam za korzystne, abym przyłączał się do pańskiego przesłania dla wujka Joe'ego. Wyrażona przez Roosevelta odmowa działania jest zapewne kluczowym politycznym momentem tego powstania. Zachodni alianci mieli mnóstwo kart, którymi mogli zagrać. Dostarczali Związkowi Radzieckiemu ogromnych ilości amunicji i sprzętu wojskowego. Gdyby prezydent interweniował, mógłby uzyskać reakcję. Amerykanie nie spróbowali tego zrobić. Czy te wysiłki by się udały, czy Stalin by ustąpił, tego się nigdy nie dowiemy. Wiemy natomiast, że Roosevelt nie chciał wesprzeć Churchilla, nawet w tych podejmowanych bez entuzjazmu próbach wywarcia presji na Stalina. Jednak Roosevelt był zajęty walką z Niemcami na froncie zachodnim i wiedział, że do tej pory na Sowietów spadała większość ciężaru wojny z Niemcami. Nie chciał ryzykować, że ich utraci. Roosevelt bezustannie pamięta o tym, że nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek zantagonizowanie Związku Radzieckiego. Podstawowa strategia USA polegała na prowadzeniu wojny na wyniszczenie, przy czym